Dai i Timon. Kiedy jest to 50 lat temu obchodzono nowy rok? Ja bym powiedział, że kwietnia. Nie mam pojęcia, więc możemy tak strzelić. Styczeń na pewno to by była za prosta odpowiedź. A marzec, luty... Styczeń na pewno nie. Luty też nie. To obstawiamy kwiecień. Numer 4. Nie. Nie? To numer 3? Nie. 2? Nie. 1! To zawsze samo. Okej. 150 lat temu, tak? Tak. To jest smaczne. No to. Dobra, to na pewno nie. Na pewno nie styczeń. Tak. Marzec? A mi się czekajcie, bo to musi mieć jakąś głębszą logikę. Nie, odrodzenie. A mi się kojarzy, prawda? Właśnie, że kwiecień. Marzec, kwiecień, tak wiosna. Albo marzec, wiecie. Albo tak, kwiecień. Tak. Mi się z kwietniem nie. Z kwietniem? Ufamy ci, Julia? Ufamy jej? No. Dobra. Chcę zaznaczyć? 1 kwietnia, to jest April 1. Nie. Marzec? Nie. Luty? Nie. February? Co? No to... Styczeń. Co? Okej. I want to say April the 1st? No. No? No idea. February? No. March? No. January. Like us, right. Okay. Okej. Okay. Historia? Czekajcie, bo mi się... 50 lat temu? Tak, ale mi się wydaje, że nie 1 stycznia. No nie zależy, że to jest tak, w sensie. Tak, i mi się wydaje, że to był marzec albo kwiecień, ale jestem jakby bardziej obstawiałabym marzec. No, ja bardziej kwiecień, ale się nie upieram. No. Ja bym powiedziała, że jakby wybierać między temat, to bym stwierdziła, że marzec. Dobra, no to marzec. Pierwszy ma... Czyli to był numer 3. Nie. A. To który? 4? Nie. Nie, kto? To luty? Nie, 1. Co? Nie, ja mam przekonane, że to się zawsze samo. Daj Nimo. Co ludzie robią do Sylwestra w Jakon? Muszę robią sprzątanie. Ja myślę, że rozsądne policzkowanie. Może być. Wywiesić flagę karpia w domu. To nie. Wywiesić flagę Japonii. To pewnie nie. Nie wiem, co mogą robić. Ja bym 4 jest... 4 jest tak. Ciekawe. No, ja bym... No to może... 3? Nie. 4? Nie. Jezus Maria. 2? Nie. Jezus Maria. Są tam dużo. Dobrze, nam idzie. Wisi sławę karpia w domu, nie rozsądne policzkowanie. O, myślę, że to... Nie. Mnie też pasuje ta flaga. Najbardziej chyba. No bo nie... mi się tak wydaje, no... Takie logiczne by to było. No logicznie. Ja się nie odzywam. Dobrze, dobra, dajemy. No raczej nie to. No właśnie, też tak myślę. Takie chyba, że będziemy... No dobra. No co powiedz? Wywiesić japońską flagę w domu. Nie. Naprawdę? Dobra, zgaduję, że wywiesić flagę karpia w domu. To jest... Trzy. Nie. No to dobra. Może... Ja się zgaduję. Nie. One? Sprzątanie? Sprzątanie? To jest najbardziej logiczne. No nie wiem. Dobra, musimy myśleć logicznie. Okej. Okay. Cup, pana. No. The flag, right? No. The cleaning? No, yes, cleaning. Cleaning. Yeah, okay, all right, okay, cool. Yeah. Not a great start. Yeah, next one. Oh, yeah. Nie, nie karpiło. Flagę karp. A teraz co to flagę? Aha, dobra. Może, bo ja najbardziej flagę karpio, bo ja się pokażę taki obraz. Ale ja mogę strzelać i się mylić. No to, no to dobra, może... W takim razie 3. Nie. Nie, to nie. To 2? Nie. To co? 1? Tak. A, no mówiłam, że ten, jak przed świętami. Tak, sprzątamy wszędzie. Mamo, no dobra. Następne. Daj Sanmon. Nowy rok. Trzy nadania. Co Japonce jedzą? 2. Nie. To raczej święto. Aha, okej. Okay. No to... Czy sushi będzie oczywiste, co to... Nie wiem, co to jest za zupa. Jakieś takie z ryżem. To? Nie wiem, co powiem. No to co? Wstawiamy 1? 1? Nie. Ja wiedziałem, że to jest to. 4? Tak. Yes!
To jest mochi, ciasto liżowa. Aha, mochi to jest, okej. Okay. Okej. Okay. KFC. Jest sushi. KFC. Może nie wiem, okej. Takie są chipsy. Myślę, że ta zupka. A co to jest to czwarte? Nie wiem, to są takie dziwne, ale na przykład, że no, wiesz, że je się zupę. Tak, na śniadanie? No, to jest taka tradycja. Nie. W sumie w Polsce są tak. Mi się wydaje, że... Nie wiem. No, logika bym wzięła sushi, ale... Ile bym dawał to KFC? Okej. Okej, we don't know, maybe KFC. Nie, dajemy sushi. Nie, no. Nie sushi. No, a to jest sobie okej, dobra, może być sushi. No. No to sobie to... Albo trzy, albo cztery. Tak. Maybe three. Cztery. Cztery. Ale co? Mochi. Do you know? Aha, nie wiecie. Tak. Tak, tak, tak. To typowe. Surely not the chicken. This one. Number three. No. No? No. Number four? Yes. Yeah, yeah, the ice cream rice one. Rice cake. Mochi. Right, okay, cool. Na śniadanie. Oj. Wiem, że KFC się je w święta, no, na Wigilię. Okej. Okay. Ale no, co na śniadanie i w Nowy Rok, no to ja nie mam pojęcia. A to być może mam wstawić na KFC. No to co, dwójka? Nie. No nie! Beznadziejny jesteś. No to trzy. Nie. Jeden? Nie. Za każdym razem najgorszy. To jest to... mochi, ciasto liżowa. Aha! Znacie? Tak. No, pamiętasz, że jadłyśmy to na tych targach jedzenia takich. Faktycznie. Tak. Daejeonmun. Wyszliśmy coś do przyjaciół albo koleżanka w Nowy Rok. I dostaję coś w Nowy Rok. I co? Co dostaję? Nie myślmy za dużo, ja bym po prostu karta noworoczna. Proszę. Jeden. Tak. Yeah! Dobrze idzie. Dobra. Płyn do prania. Oczywiście. Mi się wydaje, że origami, bo to jest tak. Origami ładne origami? By to było. Tak, bo origami jest takie. Origami ładnie. No. Ciekawy zwyczaj. Jakby to było, to... Maybe origami? Nie. Maybe. Karta noworoczna? Tak. Dobra. Oczywiście wiedziałam to. O, super. If you do the cleaning, is it maybe the laundry detergent? No. No, that's, no. You see where my mind went. The origami? No. No? Sweets? No. The New Year's card? Yeah. No, I'm bad at this one. Okay. Kurczę, origami, słodycze, płyn do prania i karta noworoczna. Co to jest karta noworoczna? Takie życzenia mi się wydaje, aha, nie wiem. Ale z drugiej strony oporwałam ten płyn do prania, jak było ogrodowne sprzątanie, żeby uzupełnić zapasy. No nie, ale no nie, to nie jest takie, że najbardziej... Origami, takie, wiesz, to nie... Nie, ja bym odrzuciła słodycze. No dobra. No to co? Kartę noworoczną czy origami? Ja bym powiedziała origami. Kartę noworoczną. Możemy kartę dać. Dobra, no to w takim razie jedynka. Nie. No nie! Jedynka? Proste! Origami. Okej, let's go. Take a man. Po śniadaniu albo obiad, Nowy Rok, Japonie chodzą albo zrobią coś. I co zrobią? Do pracy. Chyba nie w zimie, do pracy, do gromu. Ze sanktuarium. Trzy. Nie. Nie do pracy. Mamy wodne. No to... Chyba, że na tmentę. Nie wiem. Dwa? Tak. No mi się wydaje, że do sanktuarium w Nowy Rok. Do sanktuarium. Do sanktuarium? Albo do grobu. No, żeby... Ale jeszcze raz, że w Nowy... Tak, coś robi w Nowy Rok. Idziemy gdzieś w Nowy Rok. Idziemy gdzieś w Nowy Rok. Maybe tu? Do sanktuarium? Tu? Tak, yeah. Do sanktuarium. Yay. Super. Swim in the cold. No. No. I'm not gonna get any of these. Go to the shrine? Yes. Yes, okay, sweet. Po Nowym Roku? Po Nowym Roku. Okay. Do pracy, do grobu, do sanktuarium. Pływanie w zimie, trochę jak kuszące. Do pracy, to jest bardzo pracowity naród, ale no nie wiem, czy po Nowym Roku się idzie. Nie wiem, dałam. Pływanie nie w zimie, może. Do sanktuarium. Do grobu? No nie, do grobu, no gdzie idziesz? Nie, że na cmentarz, tylko no, że do grobu. Idziesz do grobu po Nowym Roku? No może nie. Że umierają wszyscy kaput. Po Nowym Roku wymiana turnusu? Czasem jest blisko. Nie, no, do pracy. Dobra, no obstawiamy trójkę. Trzy. Trójkę. Nie. Wyborny. Czwórka. Nie. Za sanktuarium. Dwa. Tak. Dobra. Next. Słabe jesteśmy.
Tyra Kumon. Sanctuarium ma taki pudełko. Aha. I dajemy pieniądze. Które jest japońskie pieniądze? I tu na nie. To nie, to jest jakieś hinduskie. To nie, bo to jest chińskie. To bym obstawiała czwórkę. Czwórka? Tu. Ja bym dał trójkę albo dwójkę. Ale w sanktuarium nie dawali takich pieniążków? Nie wiem. Cztery. O, dobra. Widzisz, mówiłam. O, powinnam to wiedzieć. To wiadomo. Ale nie wiem. Czekajcie, bo są jeny, ale jeny są chyba... Nie wiem, czy to jest waluta... I patrzcie, bo to jest takie dziwne. Też... Nie, mi się wydaje, że to by mogło być... Ja bo nie mam tu pojęcia. Zależy, co tutaj pisze. Czekajcie, bo właśnie są te... Tutaj to jest tuny, to raczej to mi się wydaje, że to nie jest. No zależy, jaką walutę. To chyba nie, bo to nie jest w ogóle japońskie pismo. To nie, to nie jest. Ja bym dała to, bo to jest bardziej, wygląda mi na chińskie, więc albo bym dała 3, albo 2. No. Dobra, no to dajemy 2. A tego karpia, tę rybkę? Wiecie? No właśnie też o tym myślałam. Bo są karpie chyba koi, to się nazywa. I to są takie, to jest symbol czegoś tam, nie wiem. No to trójkę? No ja bym dała... Trójkę? Ale... Three? Nie. To maybe two. To dwa? Two? Dwa? Nie, to jest chyba. Four? Yes. Oh. This one, the silver one with the five. No. No? No. It's not the one with the hole in. Yeah. Okay, it's the same in Norway. Oh, really? Yeah, they have holes in Norway, yeah. Okay, czy mówicie, że to jest kuna, tak? Tak, to jest, okay, tak wygląda przynajmniej. Poza tym są normalny alfabet. No. To też nie i to albo to. Ja bym dała dwa chyba. A takie... Takie złote. Tak chyba nie wyglądają. To nie chińskie jest. A, może. A, to dwójka? Powstajemy? No, dwa albo cztery, ja to dajmy dwójkę. Dobra, dwa. Nie, to jest Chiny. To cztery. Dajna Namon. Jak mówi Happy New Year po japońsku? Okej. Akemashite omedetou. Seibun mariba desu yo. Fusroda. Fusroda! Ze Skyrima? Tak, okej. Seibun mariba desu yo. Akemashite omedetou. Mariga ya baon taon. Nie mam pojęcia. Na jeden albo trzy. Czemu? Jeden? To jest Filipiny. To jest Filipiny. No trzy. Trzy? To jest Korea. Korea. No to dwa. Proszę? Happy New Year. Mariga ya baon. Mariga ya baon taon. Mariga ya baon taon. Dobra. Seibun mariba desu yo. Ja ty coś... Dobra, cicho. Nie potrafię nic po japońsku, więc... Trójka. A jak to było? Nie. A jaki to był wzrok? Jak mówię? Nowy. Po japońsku. No mi się wydaje, że ale trójka. Powinniśmy to wiedzieć. Czemu? No, dobra, ważne. Maybe four. Maybe four. No. Ja, mi się wydaje, że jedynka. One? Jedynka. No. To dwójka. Dwójka, tak. To jest trójka. To jest... Yeah, that one. To ale trójka jest koreańskiego. Aha. Korea. A jedynka? Jedynka z Filipin. Filipiny. Filipiny. O, tak. Filipińskiego. Uczymy się filipińskiego. Dobra. How to say Happy New Year in Japanese? I don't know. I don't want to guess. Oh, listen. Mariga ya baon taon. Akemashite omedetou. Fus roda. Not that one. Seibun mariba desu yo. Akemashite omedetou. I'm drawn to that one. Number two. Yeah. Yeah. Wow, yes. Hej. Kuala. Nie, to co powiedziałeś? Chińsko. Mariga ja baon taon. Się uczyłam jakieś na. Czekaj, dobra. Mariga ja baon taon. Akemashite omedetou. Seibun mariba desu yo. Fus roda. No nie mam pojęcia. Ja bym osadzała tą czwórkę, bo mi tak chwytliwie. Ja bym chciała jedynkę, ale okej. Okay. Dobra.
4. Nie. 1. Nie. Zaczekaj. Seibun maniba deseyo. Akemashite omedeto. To 3. 3? Nie. No, słabe. Jedenka była Filipina. A to mówię na Filipinę. To jest koreańskiego. Okej. Okay. Akemashite omedeto. Tak, czyli to. Jest, tak. Okej. Okay. Zapamiętam sobie. Tak. To się szkoda. Okej. Dziękuję. To wszystko, dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki. Thank you so much. No problem, thank you. To wszystko, dziękuję bardzo. To zajmujemy.